Znajdujemy się na cmentarzu w Lincoln przy krematorium, a tutaj znajduje się ogród pamięci, gdzie spoczywają skremowane szczątki między innymi polskiego pilota Juliana Józefa Taradaja. Informacje o tym pochówku dostaliśmy od pani Joanny Garbacz. I Julian Taradaj był podoficerem polskich sił powietrznych, odznaczony medalami polskimi i brytyjskimi. Urodził się 8 lutego 1918 roku w Tarnopolu, zmarł 27 listopada 1992 roku właśnie w Lincoln. I zarządca cmentarza wyjaśnił mi, jak odszukać jego zakopaną urnę. I tu jest numer 92, który oznacza rok pochówku. I każde dwie pierwsze płytki od tego roku wyznaczają pierwszy miesiąc, czyli te dwie to jest styczeń, następne dwie luty i tak dalej. Także Juliana Taradaja, polskiego pilota, możemy odszukać mniej więcej w tym miejscu. Przypada gdzieś listopad, ponieważ tam już jest 93 rok. I do 5 stóp w głąb od płytek znajduje się sporo urn skremowanych szczątków. Także tu nie znajduje się tylko Julian Taradaj, ale może być tu nawet kilkadziesiąt różnych urn. Tak to wygląda. Jeśli nie pomoc zarządcy cmentarza, to nigdy byśmy nie znaleźli i nawet byśmy się nie dowiedzieli, gdzie został pochowany.